Szymon Tajko za kanał Koza Sport. Chyba wszyscy zgodzimy się, że Ronaldo Nazario w wersji Primer jest najbardziej nieosiągalną obecnie kartą w FIFA 19 i też najbardziej pożądaną dla tych, których stać na Brazylijczyka, ale nie tylko na normalnym rynku, ciężko jest go dostać. Przyznam, że w tej FIFA zrobiłem naprawdę dużo, dużo za dużo draftów i ani razu nie udało mi się trafić ikony Barcelony, Realu Madryt i Interu Mediolan. Ale wreszcie przyszedł ten draft. Kiedy zobaczyłem pokazującego się Brazylijczyka, od razu przyznam, że nie mam zamiaru mówić wam ile prób, ilu końców potrzebowałem, żeby dostać go w drafcie, bo ostatnio kiedy wydałem dużo końców, to mi się oberwało od was. Ale koniec końców, jeden z najlepszych napastników w historii futbolu jest tutaj z nami i mamy jeszcze praktycznie cały draft do wyboru, tak więc jaram się niesamowicie. Mam nadzieję, że wy także, więc jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, czy wy Ronaldo trafiliście już w drafcie, a powiem szczerze, że ja nie mogę doczekać się jeszcze jednej rzeczy. Mamy wolny lewy napad, mamy wolnych wiele miejsc, więc duet Ronaldo, Ronaldinho 95 naprawdę by mnie pogardził. Zresztą tak samo jak subskrypcją na kanale, ale to wiecie, jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrypcja, dzwonek, macie powiadomienia i wszystko gra. Zanim tylko przejdziemy do tego draftu, jedno małe ogłoszenie, słuchajcie, związane zresztą z Ronaldo, bo kiedy ja patrzę na Brazylijczyka, to od razu widzę te Nike Mercuriale, w których on śmigał. Ja dzisiaj Mercuriali nie mam, mam za to Phantom Venomy, które dostałem od Zgoda FC z najnowszego paku. Buty prezentują się naprawdę bardzo fajnie, macie tam oczywiście Mercuriale, zresztą wszystkie dostępne modele Nike są teraz w tej kolorystyce, więc jeśli wam się podobają, pamiętajcie, macie link w opisie z hasłem Koza Sport, zawsze 10% zniżki w Zgoda FC. A teraz zaczynamy. No i zobaczmy ten lewy napad. Czy uda się znaleźć Ronaldinho? Okej, naprawdę się nie spodziewałem, że dostaniemy Ronaldinho i Ronaldo. I powiem szczerze, że ja już wiem, że ja ten draft przegram w pierwszej rundzie, bo to zbyt dobrze nam się poukładało. Ale idźmy dalej, bo nie wygląda to źle. No dobra, to co? Was na razie, żeby to wszystko się zgrało. Nie wierzę, naprawdę nie wierzę w to, co tutaj trafiliśmy. A teraz kolejny zawodnik. No, Parejo może i pasuje, ale ja go tutaj nie chcę. Zobaczmy środek obrony Kalidou Koulibaly, byłby znakomity. Jego nie ma, Elis Hernandez, też karta niczego sobie, a z lewej strony Marcelo Toty. To by było coś. Ej, ja naprawdę powinienem teraz otwierać paczki, mówić jakie karty chcę trafić, one by wypadały, bo to co się tutaj dzieje jest naprawdę niesamowite. No nie powiedziałem jaką kartę chcę, no to jest na przykład taki Debussy. Zobaczmy środek pomocy, kogo tutaj bym mógł sobie wybrać. N'Golo Kanté, ty wiesz, że ja ciebie muszę wziąć, to przecież to jest, nie ulega wątpliwości. Obróćmy sobie to w ten sposób. No prawie Koza, prawie się udało, a tu oj. No atak mamy, ale z tą obroną na razie tak średnio bym powiedział. Fajnie by było dostać kogoś, kto nam będzie pasował. Jest Lev Yashin. Weźmy go sobie, no co ja mogę powiedzieć, nie wygląda to źle. Ale czekamy na jakiegoś lepszego obrońcę. Ramos, ktoś w tym stylu? Ramosa nie ma, ale jest Eder Militao. Nie mam pojęcia jak my go sobie tutaj zgramy, chociaż w sumie jest Marcelo, więc nie jest najgorzej. A ta karta jest naprawdę dobra. Zobaczmy co czeka nas tutaj dalej. No Grimaldo nam się nie przyda, Pepe raczej nie zgramy, ale Marquinhosa możemy próbować jakoś tutaj wrzucić, więc weźmy sobie na razie Brazylijczyka. Na dobrą sprawę to Thomas by się przydał do zgrania, ale jeżeli bym nie wziął tego Royce'a, to ja wiem co będzie w komentarzach, więc robię to dla was. Wow, 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 więc mamy niesamowity atak, tragiczną pomoc jak na draft i przeciętną obronę jak na draft. Zobaczymy, co przyniosą kolejne wybory. Okej, tu musi być Sarabia, tu nie ma innej możliwości, my go potrzebujemy dla zgrania i teraz wygląda to troszeczkę lepiej, bo tutaj oczywiście pójdzie sobie Hector Bellerin. Czekamy, jeszcze parę wyborów jest. W zasadzie może tam grać N'Golo Kanté, jakoś to sobie możemy poobracać. Okej, to mi się podoba. Wydaje mi się, że weźmiemy Riada Mahreza, bo on z ławki może naprawdę być tutaj przydatny. No mamy Yashina, który ostatnio nie spisuje się najgorzej, chociaż kiedy go pochwaliłem, to raczej to mogłem naprawdę mocno zapeszyć. Yashin jest beznadziejny, nie pamiętajcie o tym co powiedziałem. Okej, no Matthijs de Ligt jest znakomity, ale niestety nam tutaj nigdzie nie pasuje. Chilwell jest też niczego sobie, ale weźmiemy oczywiście Sadio Mane, no bo on po prostu będzie lepszym zmiennikiem. I zobaczmy ostatniego zawodnika, jakiego tutaj mamy. Castells ma najwyższą ocenę ogólną. Okej, tak więc w ten sposób wygląda najbardziej optymalne zestawienie tego draftu. Mamy 90 oceny ogólnej, 96 zgrania.
i całkiem przyzwoitych zawodników. Niestety to, co mnie martwi, ta obrona jest na 7, ale naprawdę tego się nie da tutaj lepiej złożyć. Próbowałem wszystkiego i po prostu to ma najwięcej zgrania i najwięcej sensu. Jeszcze zmienimy sobie, żeby Was był na ławce. No i zobaczmy menadżera, czy będzie z to zgrania. To mnie naprawdę interesuje. Clever Lipe. Nie wiem, czy tak się to czyta. Wiem, że daje nam pełne zgranie i bardzo pomaga. No i spójrzcie tylko na to podsumowanie draftu, to jest niesamowite. Nie chodzi o to, że to jest 190, ale jest Ronaldo, jest Ronaldinho. Spokojnie mogę powiedzieć, że to jest najrzadszy atak w drafcie. I nie boję się tego stwierdzić, słuchajcie, na Ronaldo samego czekałem niesamowicie dużo. I samemu przeciwko mnie widziałem go może z 2 razy. A duet Ronaldo-Ronaldinho? Nie no, gramy w strojach Brazylii, tutaj nie mam pytań. No i muszę powiedzieć, że przed tym meczem czuję niesamowitą presję. Przeciwnik też ma skład niesamowity. Messi, Best, Litmanen, Cruyff, 99 tempa i 99 strzałów ma ten Costa. Aj, no powiem szczerze, że to jest najgorsza rzecz na świecie, bo ja mam niesamowity draft i wiem, że jeżeli teraz przegram, to wiem, co wy o mnie powiecie i pomyślicie i nawet sobie nie wyobrażacie, jaki to jest stres. Na kanale Koza Stream na szczęście, no te drafty sobie gram bez presji, bo tam po prostu no je gram i komentuję potem, a teraz jeszcze muszę komentować na żywo, no naprawdę. Po tylu latach na YouTubie to mnie nie powinno przerażać, a cały czas przeraża. Ujojojojoj, Ronaldinho! Riyad Mahrez dostał piłkę teraz od Ronaldo Mahrez! 1-0! 4 minuta, 44 sekunda, fan Arsenalu, ale śmieszne! Ważne, że prowadzimy. Cruyff wjeżdża w pole karne, no powstrzymajcie go! Bałem się go sfaulować w środku pola karnego. To nie był Cruyff, to był George Best, 1-1. Kick-off, no co mogę powiedzieć, kick-off. Ronaldo uderzy, zablokowany, ale tam niewiele brakowało, jeszcze spróbujemy pomęczyć bramkarza, ale to będzie rzut rożny, no niewiele, naprawdę niewiele brakowało, bo gdyby Brazylijczyk był w stanie uderzyć to normalnie, to byłby gol, spróbujmy zagrać to w ten sposób. Ronaldo by nie miał miejsca, żeby się wybić, znowuż tylko tyle, no dosłownie, u do rywala, tam delikatnie musnęło tą piłkę, spróbujemy jeszcze raz, piłka na Ronaldo. Oj, trzeba było przewrotą. To może w ten sposób, Ronaldo, uderzenie zablokowane, po raz kolejny. Mahrez, mamy Ronaldinho, a strzela tylko Riyad Mahrez. Chociaż teraz wychodzi Ronaldo, Ronaldo, nie będę robił żadnych obrotów, piła na lewo, uderzenie, broni goalkeeper. Ronaldo? Okej, mamy rzut karny, no dobra, spoko, znaczy ja nie miałem w ogóle panowania nad Mahrezem, więc no... No karny i tyle, no nie będę narzekał, że go mam przecież. Tutaj komputer odwalił całą robotę, a zobaczmy, czy Ronaldo zrobi to, co do niego należy. Ronaldinho, jak? Naprawdę, jak to teraz nie wpadło do bramki, Ronaldinho? Jak? To musi być gol, to musi być gol, to musiał być gol. Ja już to widziałem, jak ta piłka leciała, on nie wyszedł bramkarzem, a Ronaldo wyskoczył w górę. No ta karta jest niesamowita, naprawdę. Wow. Możemy jedynie naszemu przeciwnikowi powiedzieć obrigado, trzymając się tego brazylijskiego motywu. No i co mogę powiedzieć? Pierwszy draft za nami, znaczy pierwsza runda i cieszę się, że nie ostatnia. No teraz jak już odpadnę, to przynajmniej nie będzie absolutnego wstydu, będzie tylko trochę wstydu. No i jest nasz drugi rywal, draft oceniony na 189. Jest David De Gea, Toty w bramce, jest sporo ikon, jest Aubameyang. No nie będzie łatwo. Ronaldo, do niego te piłki dochodzą bez problemu. Ronaldo, 1-0. To jest zupełnie inny wymiar szybkości i ustawiania się, jeśli chodzi o Brazylijczyka. Naprawdę. Ja tym Mahrezem wiedziałem, że jak puszczę piłę prostopadłą i nikt jej nie przetnie, to na pewno do tego dobiegnie, bo będzie tam, gdzie ma być. Wow. Uła! I na Ronaldo, i Ronaldo, Jezus, jak to nie był gol! I patrzcie na to, i Ronaldo wychodzi tam, gdzie powinien wyjść i strzela gola. To jest niesamowite. Z nim wystarczy sklepać i on potem zrobi resztę za nas.
Oj, teraz mój błąd. Odsłoniłem ten dalszy słupek. No i strzelam o Salah. No nie mógł pomylić się w tej sytuacji. No mój błąd, mój błąd. Trzeba to wygrać, trzeba to wygrać. Okej, ta piłka jeszcze gdzieś przeleciała. Mnóstwo pecha teraz, ale okej. Mamy szansę i od razu do Ronaldo. No, co? No i mamy 2-2. Ronaldinho, Mahrez, Kante. Tylko nim to uderzać tak średnio trochę, więc Kante podaje do Mahreza. Ten, aj, za lekko. Ronaldinho, Gaucho. On też przypomina o sobie, mówi: panowie, spokojnie, spokojnie, ja też tutaj jestem, ja wiem, Ronaldo, ale no wiecie, o co chodzi. Ronaldinho do Ronaldo, Ronaldo czeka. Będzie uciekał Ronaldinho do niego, ta piłka, Ronaldinho. Riyad Mahrez dostanie podanko, skończy i mamy 4-2, ale spokojnie, bo już jedną dwubramkową przewagę roztrwoniłem w tym drafcie i nie chcę tego powtarzać, chociaż przeciwnik bierze pauzę, więc czy to będzie drugi rage quit? Nie wydaje mi się. No i mam rację, to jest dużo lepszy rywal, on będzie walczył do końca, więc trzeba się skupić. Oj, 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 i właśnie o tym mówię, błąd w obronie. Nie mogę tak robić. Mamy tam Mane, który ma mnóstwo sił, bo dopiero co wszedł na boisko, jest Sadio Mane. Złammy jeszcze tutaj Sadio Mane. I Gareth Bale nie kończy tego. Próbujmy zrobić to w ten sposób. Ronaldo. Czemu nie robiłem tego na greenie, tylko po prostu uderzyłem. To mógł być piękny gol. 92. minuta spotkania. Wiem, że mnie nie widzicie. Kamera się rozładowała, ale nie jestem w stanie tego... 4-4. Nie wierzę w to. Starałem się robić wszystko, żeby tych bramek nie tracić, nie robić głupich błędów. No przeciwnik zaczął cisnąć naprawdę mocno. Może nie powinienem się cofać, ale zwykle właśnie przegrywam przez to, że jadę za bardzo do przodu i teraz mamy dogrywkę. Ajajajajaj, no mega wyrównany mecz. Naprawdę ciężko, ciężko się gra. Jest to bardzo dobry przeciwnik. Oj, 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 dobrze Jaszyn, dobrze Jaszyn. Zobaczmy, rzut rożny dla rywala. Jakby nie chciał to zagrać. Nie mam pojęcia, on każdy rzut rożny gra inaczej. No i tak samo straciłem dlatego bramkę w ostatniej sekundzie tego spotkania. Bo już nie wiedziałem, kogo, gdzie mam ustawiać. On ciągle zmienia, ciągle tutaj stara się tego bramkarza wykiwać, którym ruszam. Na szczęście tu się udało bronić, ale zobaczmy jeszcze. Okej, Ronaldinho. I mamy koniec podstawowego czasu gry. Rzuty karne. O mój Boże, jaki to jest teraz stres. Bale? Tak jest! 1-0, ale no... Jeszcze nie strzelał przeciwnik. Zobaczmy, Jaszyn co zrobi? Jaszyn będzie w prawo, będzie w prawo! Ej no, jak ja mogłem to obronić? Czemu nie bardziej w lewo? No przecież... Hamrzik! Mam problem, szczerze, kiedy strzelam ze strzałku będzie środek. Będzie środek, to wiedziałem. Mane! Aj, ładnie, 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 ładnie. Dobrze. Zobaczmy, Hernan Crespo podchodzi do tej piłki. Będzie w lewo, będzie w lewo, będzie w lewo. Widziałem, że będzie w lewo. Proszę cię, Ronaldinho. Aj, 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 wyczuł. Będzie w środek, pójdzie zachowawczo, mówię wam. Pójdzie zachowawczo, pójdzie zachowawczo, pójdzie zachowawczo, pójdzie zachowawczo. Wiedziałem, że pójdzie zachowawczo. Mam na przecież zrobił panenkę, w sumie nie wiem, czy to było zachowawcze. Tak czy siak, cieszy się Jaszyn, cieszy się cała drużyna i cieszę się ja. Przechodzimy do kolejnej rundy. Ale to był mecz. Dobrze, że tego nie zepsułem. A muszę powiedzieć, że w tym spotkaniu psychicznie przegrałem strasznie, bo byłem absolutnie przerażony po tym, jak zmarnowałem dwie przewagi i potem bardzo mocno się cofałem. Nie będę ukrywał, przeszedłem na bardzo defensywny i oddałem mu pole gry. Stąd duża przewaga w statystykach i naprawdę mnóstwo oddanych strzałów spoza pola karnego, z pola karnego. No bo dałem mu inicjatywę. Nie mogę tego robić. Mam Ronaldo, mam Ronaldinho. Trzeba to wykorzystywać. Lecimy dalej. Kolejny skład rywala wygląda najgorzej ze wszystkich, ale to jest kolejna runda, więc jakoś tutaj musiał dotrzeć, więc może to być najtrudniejszy mecz, mimo że skład teoretycznie najgorszy. Znaczy, nie teoretycznie, tylko no najgorszy z tych, które były do tej pory. Świetnie. Ronaldinho ma teraz dużo miejsca. Ronaldinho szuka prawej nogi. Dinho znów poprzeczka w tym drafcie i nie doleciał do piłki Ronaldo. A nawet jeżeli by doleciał, to był na spalonym. I to jest gol. Wow, mój bramkarz nie zareagował, dlatego się zdziwiłem, że piłka wpadła do bramki. No jest gol. Próbował tych akcji bokiem już naprawdę sporo i to jest bardzo dobry przeciwnik.
ewidentnie widać, że gościu po prostu potrafi grać i nie wiem czemu ma taki skład, ale z nim jest najciężej na razie ze wszystkich graczy, z którymi się tutaj spotkaliśmy. Naprawdę gościu wie, o co chodzi w tej grze, jest Sarabia! No i jest Neuer. Świetnie. Ronaldo. Ronaldo, teraz do Mareza, nie powinno być spalonego. Mares cofnie tą piłkę i mamy bramkę 1-1. Przez chwilę się zawahałem, bo ten wynik się jakoś nie zmieniał. Nie wiem, spanikowałem, przepraszam. Ważne, że Sarabia strzela gola. Mares i Ronaldo zrobili tą akcję. No i ważne, że piłka w sieci. Ronaldo, świetnie. Ronaldinho. Ronaldinho za lekko. Świetnie, Mares, dobrze, bardzo ustawiony teraz. Riyad Mahrez do Ronaldo zdąży podać. Ty tego nie trafiłeś? Jak to się teraz stało? Ja nie wierzę, no co za interwencja Niemca. Messi, gol. Dużo szczęścia miał rywal przy tym golu. Naprawdę dużo, bo ja wróciłem Kante, ale ta piłka i tak została pod nogami jego zawodnika. 2-1 jest naprawdę mega, mega ciężko. No tutaj to się popsuło wszystko po tym, jak ta piłka po wybiciu trafiła jeszcze raz do niego. No bywa, tak też jest w piłce. Trzeba tutaj to wziąć na siebie i po prostu grać. Ronaldinho, Ronaldinho, musisz Ronaldinho. Nie wierzę, jak Dinho, jak to jest możliwe, że on nie trafił bramkę? Aj, mój błąd. Bardzo ładnie to zrobił tym Leo Messi. No co mogę, ja byłem przekonany, że będzie szedł wzdłuż linii. Jakby szedł wzdłuż linii, to ja bym go wyczyścił. Ale nie, no mój błąd, no kliknąłem, żałuję. Już jak to kliknąłem, widziałem, że on skręcił. Ja byłem pewny, że on pójdzie prosto. Bardzo dobra kontrola zawodnika, mojego rywala. I teraz zobaczmy. Śmierdzi mi tu panenką, patrząc na to, jak on gra, naprawdę. Zobaczmy. To nie była panenka. Rywal jest lepszy, zupełnie nie ulega wątpliwości. Ja cały czas się tylko zastanawiam, jak to jest możliwe, że Harry Kane, zwykły, trafia takie coś bez problemu, a tam Ronaldinho nie trafił bramkę. I to by niewiele zmieniło, bo teraz przegrywam 3 golami. Ale wiecie, o co chodzi chyba. Gareth Bale, świeżo co wprowadzony, więc ma siły Gareth Bale na Marka Hamrzyka. Marek Hamrzyk, jest gol. No dobra, jeszcze jest trochę czasu i 2 bramki do odrobienia, ale będzie mega ciężko. Tym bardziej, że mój rywal już zaczął grać na czas. No nie wierzę. Ale popełnia błąd. Co prawda mój Ronaldinho nie był w stanie go wykorzystać, ale jeszcze jest Ronaldo. Świetnie. Mane. I broni Neuer, znowuż, no naprawdę, to ile ten Niemiec wyjął dzisiaj piłek, to jest niesamowite. Przegrywamy, słuchajcie, w półfinale draftu. Przeciwnik był naprawdę bardzo dobry i tutaj nie ulega to wątpliwości i tego mu nie odbieram. Strasznie żałuję, że nie ma tego pudła Ronaldinho, że nie ma tych interwencji Neuera, bo naprawdę... Wow, no Niemiec uratował mu skórę bardzo. Ale co zrobić, słuchajcie? Widząc skład rywala, czułem, że będzie ciężko. Było ciężko, był naprawdę dobrym graczem. Nie będę mu życzył, żeby ten draft wygrał, bo od 70 minuty grał na czas. Ale trzeba mu oddać co jego. Był zwyczajnie lepszy i nie ma co szukać wymówek. Mamy 2 paczki, otwórzmy je. I może tutaj trafimy Ronaldo, Primera albo Ronaldinho. To by było coś, ale do tego potrzebowalibyśmy walkoutu. Jego niestety nie ma. Ale jest karta świecąca. W drugim przypadku niestety napis tak, że nam się nie podświetlił. Ale może banery? Nie? Nie? Okej, no znowu Francuz. Spoko. Tak więc słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Niestety nie udało się dotrzeć do finału, ale przeciwnik okazał się lepszy, zabrakło trochę szczęścia. Bywa. Mam nadzieję, że ten odcinek mimo wszystko wam się podobał. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest najrzadszy możliwy atak, jaki można mieć, bo oczywiście gdzieś tam mógł znaleźć się, nie wiem, na prawym skrzydle. Kto jest teraz najlepszym prawoskrzydłowym? No chyba Messi 98, ale nadal Ronaldinho i Ronaldo, obydwie wersje Optimus Prime. Tego w żadnym drafcie nie widziałem, już nie mówiąc o tym, że samego Ronaldo w draftach widuje się bardzo rzadko. To jest naprawdę coś niesamowitego, mam nadzieję, że według was wartego łapki w górę, subskrypcji. No i co? Życzę wam miłego dnia. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!